Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na długo obiecywane mierzymy z letnimi sukienkami, które, jak widzicie, są przygotowane tuż za mną. Jeszcze słowem wstępu powiem Wam tylko, że są to sukienki, których nie znajdziecie w sieciówkach i właśnie taki jest zamiar tego filmu. Wszystkie te sklepy, o których będę mówiła, znalazłam gdzieś kiedyś przypadkiem w internecie, na Instagramie i chyba z Instagrama w większości przeniosłam się dopiero na strony internetowe tych sklepów. Także można powiedzieć, że będziemy dzisiaj mierzyć sukienki z takich butikowych, instagramowych sklepów. A co to będą za sukienki? Zaraz zobaczycie. Wszystkie ubrania, które zobaczycie, kupiłam sama mniej więcej na przestrzeni 3 lat. Więc nie będą to nowości, od razu mówię, że w tym roku kupiłam może 2 albo 3 z tych sukienek. No natomiast wiadomo, że co roku nie kupuję się całej nowej szafy ubrań. Dlatego, tak jak mówię, niektóre sukienki będą dostępne, inne nie. Natomiast chyba większość modeli, które Wam pokażę, cały czas jest dostępnych na stronach internetowych. Z tego, co widziałam, to one cały czas są. A jeśli nie, to uwierzcie mi, że będziecie mieć tyle pięknych sukienek do wyboru, że zaraz o tych zapomnicie. Ale chcę Wam w tym filmie przybliżyć po prostu marki, których być może nie znacie. Pokazać Wam, jak te sukienki zazwyczaj w rozmiarach uniwersalnych wyglądają na człowieku. Porozmawiamy sobie również o cenach. No i ocenicie sami, czy warto, czy nie warto. No to co? Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dzisiaj jest w ogóle jeden z cieplejszych dni, także mam nadzieję, że się tutaj nie rozpłynę, ale chciałam Wam w końcu nagrać ten odcinek z tymi letnimi ubraniami, żebyście jeszcze mogli złożyć zamówienia i ewentualnie cieszyć się nowymi stylówkami tego lata. No dobrze, zacznijmy. Mam przy sobie telefon, bo tak jak mówiłam, to nie są nowości w mojej szafie. Niektóre kupiłam 3 lata temu, niektóre 2 lata temu. Nie pamiętam szczegółów dotyczących tych sukienek, dlatego specjalnie dla Was odgrzebałam wszystkie swoje zamówienia. Mam je tutaj. I będę teraz Wam o tych sukienkach opowiadać. Pogrupowałam je sobie markami, więc o tyle będzie mi łatwiej, że już wiem, co jest z którego sklepu, chociaż powiem Wam, że musiałam sobie też pewne rzeczy przypomnieć. Pierwszym sklepem, o którym Wam opowiem, z którego pochodzi tak naprawdę większość tych sukienek, albo ich spora część, to sklep Seven Oaks Boutique. To jest pierwsza sukienka, którą chciałabym Wam pokazać. Model nazywa się Holly i kojarzy mi się trochę z taką grecką boginią. Jest absolutnie przepiękna. Mogliście ją już nieraz zobaczyć na mnie gdzieś tam na Instagramie, bo bardzo, bardzo ją lubię. Jest to kwintesencja lata. Wiązana na sznureczki, na ramionach, dzięki czemu możemy dostosować sobie jej długość, ale również dostosować ją do naszego biustu. Nie jest to długa sukienka, sięga mniej więcej do kolana. Bardzo mi się podoba ze względu na te falbany, które tworzą się przez zrobione zakładki i zapłaciłam za nią 139 zł i to jest wersja kolorystyczna mleczna biel. Kolejny model, który chciałabym Wam pokazać, to sukienka Feni i zaraz przekonacie się, jak bardzo kocham ten model. Mam go aż w 3 wersjach kolorystycznych, a chciałabym zamówić we wszystkich i może za rok to zrobię. One są cały czas dostępne i uwierzcie mi, że to jest najbardziej dziewczęca sukienka, jaką byście mogły mieć na sobie. To jest również rozmiar uniwersalny, dekolt w literkę U. Ona jest w bardzo dobrej cenie, kosztowała 109 zł. Bardzo lubię tę sukienkę, głównie dlatego, że jest ona taka bardzo dziewczęca. Głównie ze względu na falbanki. Cała jest jedną wielką falbanką, ale ma tutaj również je przy ramionach. Z tyłu zapinana jest na guziczek i tak jak Wam mówiłam, mam tych sukienek kilka. To jest kolor biały. Mam ją również w kolorze brudnego różu. To była pierwsza, którą w ogóle zamówiłam. Cudowna. Mam ją również w czerni. Także jak widzicie, kochałam ten model, ale to jest naprawdę sukienka bardzo uniwersalna. Ona jest na tyle dostosowywalna do warunków, że naprawdę posłuży Wam w różnych stylizacjach, zarówno do adidasów czy trampek, jako taka bardziej na luzie sportowa stylizacja. Ja ostatnio założyłam sobie tę białą sukienkę do szpilek i moim zdaniem wyglądało to rewelacyjnie. Wy pewnie tego nie zauważyliście, ale była mała przerwa techniczna, musiałam włączyć wiatrek, którego mam nadzieję nie będzie słychać, ale naprawdę jest gorąco. Włączyłam na najniższe obroty, także jeżeli będziecie słyszeć jakieś szumy, no to przepraszam bardzo, ale nie wystoję tutaj. Ale przechodzimy dalej i mam dla Was kolejną propozycję, tym razem w bardzo mocnym, czerwonym, jakże letnim kolorze. Sukienka również bardzo prosta, ale przepiękna, którą możecie nosić tak naprawdę na 2 sposoby. To jest model Susie, kosztowała 119 zł. Jest to sukienka na takich cieniutkich ramionczkach, z przodu nieco bardziej zabudowana, tył, czyli plecy, lekko wycięte.
No i sobie myślicie, no taka zwykła, prosta sukienka, bang, zobaczcie na te falbany. I tak jak mówiłam, można nosić ją na luzie, czyli prostą, a można sobie ją fajnie wytaliować, tutaj dodać pasek i wygląda rewelacyjnie. Ta czerwień ma idealny, przepiękny odcień, także jeżeli lubicie takie mocne barwy, to jak najbardziej polecam. Materiał tej sukienki jest również bardzo przewiewny, taki przyjemny. Ja ją miałam w Dubaju, także temperatury bardzo wysokie i sprawdziła mi się super. Kolejny model będzie już nieco droższy. To jest model Heidi w kolorze indyjskiego różu. Powiem Wam, że ja się na tę sukienkę czaiłam kilka lat i chyba w tym roku ją kupiłam. To jest właśnie najdroższy model, kosztowała 159 zł. To jest model w stylu takiej trochę hiszpanki, bo jednak mamy tutaj takie opuszczone z ramion rękawy. To jest też zupełnie inny model w porównaniu do tych, które już Wam pokazałam, bo jako pierwsza ma długi rękaw. Falbanka przy dekolcie, ona również przechodzi na plecy. Fajnie zebrana w talii gumką, także po pierwsze możemy sobie pięknie wyeksponować talię, a po drugie, jeżeli ona gdzieś tam by była za długa, co raczej się nie zdarzy, możemy ją sobie jeszcze podciągnąć i tę długość gumką regulować. Na samym dole również falbanki i to jest tak samo jak wszystkie pozostałe z tej firmy, rozmiar uniwersalny, także powinien pasować na większość z nas. Wiadomo, że zawsze może się okazać, że coś tam nie do końca leży, dlatego zwyczajnie sugeruję Wam kierować się wymiarami, które są podane na stronie, gdzieś tam przymierzyć do ulubionej sukienki, którą macie w szafie i myślę, że będzie ok. I już ostatnia sukienka z Seven Oaks Boutique, to taka mała czarna, to jest model Phuket. Ja za nią zapłaciłam 139 zł, tak samo rozmiar uniwersalny. To też jest sukienka, którą możecie tak naprawdę nosić na różne sposoby. Też można powiedzieć, że jest w stylu hiszpanki, ponieważ rękawki możecie sobie zrzucić z ramion i je ładnie wyeksponować, ale możecie również je mieć założone, a możecie również zrobić taki miks, jedno odkryć, drugie pozostawić zasłonięte. Jest również taliowana gumką, fajna, prosta, czarna sukienka, która również posłuży Wam do eleganckich stylizacji, ale także na co dzień do sandałów, do trampek. Myślę, że będzie wyglądała naprawdę fajnie. Przechodzimy do kolejnego sklepu, gdzie będziemy mieć tak naprawdę tylko jeden model. Co prawda moje zamówienie było dłuższe, bo jeszcze kupiłam sobie dwie koszulki, widzę, i jakiś top, no ale skupiamy się na sukienkach, więc tylko sukienkę Wam pokażę. Sklep nazywa się Claret Style. I kupiłam tam jedną sukienkę, tak jak Wam powiedziałam. I jest to taki przepiękny model w kwiaty. I to jest zdecydowanie najsłodsza sukienka, którą mam w szafie. Myślę, że idealnie sprawdzi się na jakiś baby shower, może panieński. I chyba w sumie ją ubiorę, bo niedługo wybieram się na panieński i chyba to będzie mój typ. Więc no, sukienka bardzo uniwersalna, przepiękna, bardzo dziewczęca. No, te kwiaty, rewelacja. To jest model Ella. Krótka różowa w kwiatuszki. To jest rozmiar uniwersalny, ja za nią zapłaciłam 170 zł. Sukienka wyposażona jest w taki pasek dodatkowy, który no w tym momencie nie jest nigdzie przymocowany, bo jego się po prostu przewiązuje, dlatego ona może wyglądać na dosyć szeroką, ale ona jest fajnie wytaliowana. Dekolt w literę V, dodatkowo jest z długim rękawem, który tutaj jest zwężany na gumce, no i na dole oczywiście również falbanki, ale w tej sukience najbardziej urzekł mnie zdecydowanie print, który jest naprawdę przepiękny. Uwielbiam tę sukienkę i tak jak mówię, chyba ją sobie założę na zbliżający się panieński. Kolejny model jest bardzo podobny do tego, który Wam pokazałam wcześniej. Tę sukienkę zamówiłam ze sklepu Gawroszka, z której również mam spódnicę tiulową, którą mam aktualnie na sobie. Także też zrobiłam nieco większe zamówienie, natomiast pokazuję Wam tylko sukienkę. To jest sukienka Maggie z wiązaniem, właśnie z takim dodatkowym paskiem, który sobie przewiązujemy w talii, w bratki. I ten print również mnie zauroczył. Jest taka inna, kolorowa. Myślę, że na lato idealna, bo jednak te kolory to są takie naprawdę letnie kolory. Rozmiar oczywiście uniwersalny i ja za nią zapłaciłam 160 zł. Także tutaj możecie zdecydować, czy wolicie wersję słodszą, czy nieco bardziej drapieżną, czarną. Obie są przepiękne i obie uwielbiam. I już ostatnim, czwartym sklepem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć i z którego chciałabym zmierzyć sukienki, jest sklep Dolly Glam Shop, z którego też zamawiałam już kilkukrotnie. To jest model Gloria, ja ją zamówiłam w kolorze beżowym, rozmiar uniwersalny i ona jest taka nieco większa, powiedziałabym oversize'owa. Jak ja ją na początku zobaczyłam i odpakowałam z paczki, to wydawała mi się, że będzie za duża, bo ona faktycznie sprawia wrażenie takiej dosyć
obszernej, no wręcz powiedziałabym workowatej, ale jak ją założyłam, to wszystkie jakieś wątpliwości od razu odeszły, bo wygląda bardzo, bardzo ładnie i pomimo tego, że tutaj trochę sprawia wrażenie jednego wielkiego wora, to na człowieku wygląda bardzo ładnie. Znowu mamy powtórzony dekolt w literę V. Cała jest oczywiście w takich bardzo delikatnych falbankach przez to, że są zrobione zakładki. Mamy tutaj rękaw 3/4, więc już coś pomiędzy krótkim a długim. Jeżeli wolicie ukryć swoje ramiona i nie lubicie nosić sukienek na ramionczkach czy z krótkim rękawkiem, no to myślę, że taki rękaw 3/4 będzie fajny, no bo jednak to nie jest długi rękaw. Mamy odsłoniętego trochę ciała, jest nam trochę chłodniej, no ale nadal gdzieś tam te ramiona na przykład mamy zasłonięte. Ona jest też nieco dłuższa niż pozostałe. Również myślę, że może sprawdzić się na wielu okazjach tak naprawdę, tych formalnych i tych mniej. Ja ją bardzo lubię. Patrzę na moje zamówienie i widzę, że jedną sukienkę oddałam, która była przepiękna, no ale już jej nie mam. Niestety była na mnie za mała. Ale za to pokażę Wam inną. Tym razem sukienkę Maxi. I to jest model Penelope w rozmiarze S na M, czyli już nie uniwersalny, gdzieś tam bardziej sprecyzowany. I to też jest jedna z droższych sukienek, zapłaciłam za nią 180 zł. Jak możecie zauważyć, sukienka jest długa, zaraz Wam zresztą pokażę jak długa. Jest ściągana tutaj w talii gumką, więc też można sobie fajnie tę długość regulować, również ładnie talię eksponuje. To już jest taka typowa Hiszpanka, gdzie te ramiona jednak są odsłonięte. Przepiękna, koronkowa sukienka, uwielbiam takie materiały. Ciekawostka, mój Patryk na przykład nienawidzi, jak jestem w czymś takim koronkowym, dziurkowanym. Jemu się takie rzeczy nie podobają, jakieś hafty, jakieś koronki. Natomiast ja uwielbiam, dajcie koniecznie znać, co sądzicie o takich motywach. No myślę, że to też jest właśnie, jak myślimy sobie o lecie, to pojawiają nam się właśnie takie koronkowe, białe sukienki. No zależało mi na tym, żeby właśnie na wyjazd, na wakacje, gdzieś tam do opalonej skóry mieć taką białą sukienkę, no bo to zawsze wygląda naprawdę dobrze, szczególnie gdzieś tam jakieś nadmorskie klimaty, do tego słomkowy kapelusz, jakieś klapki, no i jesteście po prostu gotowe na lato. Zostały nam już tylko dwie sukienki, to jest kolejny krótki model, ale również przepiękna i powiedziałabym bardzo elegancka i taka kobieca sukienka. To jest model Chrissy, czarna, ona również jest w rozmiarze uniwersalnym i zapłaciłam za nią 99 zł. Bardzo lubię ten model, mam wrażenie, że jest taki najbardziej kobiecy ze wszystkich sukienek, które tutaj Wam pokazałam. Jest czarna, z takim motywem kwiatów, natomiast one nie są takie wyraziste, są bardziej pastelowe, takie delikatne. Dekolt również w literę V, natomiast nieco większy. Tutaj myślę, że dziewczyny z większym biustem będą mogły go ładnie wyeksponować, bo ten dekolt faktycznie jest no taki idealny do tego. Rękawek 3/4 również z falbanką, która wygląda przepięknie. W talii mamy gumkę, mamy również pasek, więc możemy sobie tę sukienkę pięknie przywiązać. Dół natomiast jest taki trochę kopertowy. Ten model raczej polecałabym dziewczynom, które są niskie, bo ona jak na rozmiar uniwersalny, jak przy tamtych nie czuję problemów z długością, tak przy tej trochę czasem mam wrażenie, że jest jednak za krótka. I bardzo często po prostu ubieram pod nią halkę taką prostą, z koronką na dole, więc tylko ta koronka wystaje. I już ostatni model, który chciałabym Wam pokazać, to kolejna maxi sukienka. Jak widzicie, ja dużo sukienek maxi nie mam, chociaż gdzieś tam z roku na rok ta kolekcja się powiększa. Przez bardzo długi czas myślałam, że przy moim wzroście ja nie mogę nosić sukienek maxi, bo przecież tylko od 1,70 m dziewczyny mogą nosić sukienki maxi albo w górę, bo reszta nie wygląda dobrze. Takie jest przekonanie i długo w to wierzyłam, chociaż sukienki maxi zawsze mi się bardzo podobały. Tak od jakiegoś czasu stwierdziłam, a założę i co? I co mi ktoś zrobi? W sensie nic się nie stanie. Ja mam się czuć dobrze i ja się czuję dobrze w tych sukienkach, czuję się pięknie, a że nie mam tych 1,70 m, bo mam 1,67 m i jestem trochę niższa, nie przeszkadza mi to w ogóle i wydaje mi się, że dziewczyny niższe również mogą nosić sukienki maxi. Zresztą nie wydaje mi się, tylko jestem tego pewna, jestem tego przykładem i co roku gdzieś tam jakąś jedną, chociaż sukienkę maxi staram się sobie kupić.
i nosić. To jest model sukienki Athena Blue. Ja za nią zapłaciłam 130 zł, również jest to rozmiar uniwersalny. Pięknym, bardzo modnym latem, błękitnym kolorze. Ma kopertowy dekolt, więc pięknie można wyeksponować biust, ale z drugiej strony, jak wiecie, no ja dużego biustu nie mam. I przy tej sukience też nie czuję się niekomfortowo, nic mi nie wyskakuje, więc ten dekolt gdzieś tam jest tak całkiem dobrze zaprojektowany. Jest to kolejny model sukienki z długim rękawem, ma gumkę w talii i pasek, więc sobie możemy ją przewiązać na kokardkę, będzie wyglądała pięknie. Myślę, że to jest kolejny model sukienki, która sprawdzi się na jakieś ważne okazje, uroczystości, może wesele, może chrzest. Także myślę, że jeżeli szukacie takiej kwiatowej sukienki, no to koniecznie sprawdźcie. Sporo tego mierzenia. Wszystkie sukienki już za nami. Dajcie koniecznie znać, która wpadła Wam w oko, który butik najbardziej Was zainteresował. Ja ze swojej strony zachęcam Was do odwiedzenia wszystkich stron, no bo tak jak mówię, sukienki są bardzo fajne. Mogliście zobaczyć, jak leżą. Mam wrażenie, że leżą bardzo dobrze. Ja się w nich czuję fajnie. I je zdecydowanie polecam, zresztą jak tylko gdzieś tam wstawiam zdjęcia, to często mnie pytacie, co to za sukienka, co to za sklep, więc mam wrażenie, że zainteresowanie tymi modelami jest. Jeżeli ten film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to też dajcie znać. Chętnie nagram jeszcze jakieś inne mierzymy i zobaczymy, co pomierzymy. Dobra, ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!